To naturalna substancja używana przez ludy Środkowej Azji w różnych problemach zdrowotnych. Mówiliśmy już o niej, ponieważ w badaniach klinicznych dowiedziono, że suplementacja mumio przyspiesza wzrost kostny oraz regenerację uszkodzonych włókien nerwowych. W innych badaniach wykazano, że wspomaganie diety preparatem zawierającym mumio powoduje prozdrowotne działanie w przypadku wrzodu żołądka, dwunastnicy, zakrzepowym zapaleniu żył oraz w paradontozie. Suplementacja mumio zalecana jest również w leczeniu bezpłodności u mężczyzn. Takie badanie przeprowadzili naukowcy z Indii. Wykazali, że stosowanie mumio powoduje zwiększenie całkowitej liczby plemników o ponad 61% oraz ich ruchliwości o 12%. W tym samym badaniu wykazano, że poziom testosteronu u mężczyzn uległ zwiększeniu o około 23%. Wszystkie te informacje sugerują, że mumio może być bardzo przydatne w suplementacji mężczyzn cierpiących na zaburzenia płodności oraz słabą witalność. Suplementacja powinna trwać około 3 miesięcy i należy zażywać 200 mg surowca na dobę. Błonnik pokarmowy zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu różnych schorzeń. Wynika to z badań na prawie milionie osób, które opublikował American Journal of Epidemiology. Ile zatem błonnika spożywać w diecie? Panują na ten temat różne poglądy. Na przykład amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa przyjęło, że na każde 1000 kilokalorii powinno przypadać przynajmniej 16 gram błonnika. Z wyliczeń naukowców wynika, że powinniśmy spożywać od 25 gram błonnika na dobę w przypadku kobiet do 38 gram w przypadku mężczyzn. Najczęściej brakuje nam bardzo dużo do tej optymalnej ilości. Pokarmy, które spożywamy, często są typem żywności wysoko przetworzonej i zazwyczaj pozbawionej błonnika. Dlatego warto suplementować się naturalnym błonnikiem, gdyż nie przyczynia się on tylko do likwidowania zaparć, ale także do redukcji masy ciała, obniżenia poziomu cholesterolu i cukru w surowicy krwi. A niektórym rodzajom błonnika, zwłaszcza owsianemu, zawierającemu beta-glukan, przypisuje się także własności przeciwnowotworowe. Korzeń piwoni białej stosowany jest w leczeniu chorób reumatoidalnych już od 1200 lat w Chinach, w Korei i w Japonii. Aby potwierdzić skuteczność jego działania, poddawany był wielu badaniom na licznej grupie chorych. W jednym z nich, finansowanym przez Narodową Fundację Medycyny Naturalnej Chin, przebadano 450 osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów RZS. W badaniu porównano efekt działania ekstraktu z korzenia piwoni białej z bardzo często stosowanym w tej chorobie lekiem metotreksat w dawce 10 mg na tydzień. Obie substancje stosowano przez 12 tygodni. U 82% pacjentów leczonych metotreksatem uzyskano poprawę. Podobną poprawę uzyskano prawie u 72% osób, którym podano ekstrakt piwoni. W następnych latach kontynuowano badania i podobny efekt uzyskano u grupy 1600 pacjentów z RZS. W publikacjach naukowych podkreśla się, że korzeń piwoni wykazuje działanie immunomodulujące, ale także przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwutleniające. Dane naukowe dają nadzieję na to, iż ekstrakt z korzenia piwoni będzie pomocny także w leczeniu innych chorób autoimmunologicznych.